20 nowych autobusów, mobilne rozkłady jazdy. Takie nowości być może pojawią się w Ełckiej Komunikacji Miejskiej już za 2-3 lata. Szanse na unowocześnienie Miejskiego Zakładu Komunikacji i poprawienie komfortu podróżujących stwarza nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014-20. Miasto będzie starało się o środki w ramach projektu pod nazwą Zintegrowany System Transportu Miejskiego. W planach jest m.in. zakup 20 nowych autobusów, ale nie tylko, mówi Zbigniew Chojnowski, prezes MZK w Ełku. We wniosku są uwzględnione również inne działania z zakresu transportu miejskiego, m.in. zakup i montaż 10 elektronicznych tablic informacyjnych umieszczonych na przystankach. Tablic, które byłyby, na których byłaby informacja mobilna, czyli wyświetlająca rzeczywisty czas przejazdu autobusu. Również osoby niedowidzące, można tak określić, mogłyby skorzystać z tych tablic poprzez specjalne piloty, które uruchomiałyby funkcję głosową takiej tablicy. I inne rzeczy związane z modernizacją zatok przystankowych, pętli autobusowych, samych wiatr przystankowych, tam gdzie jeszcze nie zostały one wymienione, nie tylko zresztą na terenie miasta, ale również na terenie działania MZK. Projekt uzyskał już pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, informuje Chojnowski. Ten nasz projekt musi uzyskać pozytywną opinię przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jeśli taka będzie decyzja, to ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko te autobusy otrzymamy. Projekt opiewa na kwotę około 28 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych mogłoby wynieść 85%. W chwili obecnej w skład taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji wchodzą 32 autobusy. Wśród nich 1/4 to pojazdy ponad 20-letnie.